Idea integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami na dobrą sprawę rozwija się w Polsce zaledwie od kilkudziesięciu lat, a w ciągu tego czasu zmieniło się zdecydowanie ujęcie jej istoty, czynniki warunkujące jej prawidłowy przebieg oraz oczekiwane efekty. W placówkach oświatowych na terenie gminy Mykanów integracyjna edukacja jest dziś na porządku dziennym i rozwija się na wiele sposobów. Także poprzez organizację olimpiad sportowych, w trakcie których rywalizują także dzieci z niepełnosprawnością. Pierwsza taka impreza odbyła się rok temu w Mykanowie. Kolejną edycję zorganizował zespół szkolno-przedszkolny w Borownie. Mamy kilkoro uczniów właśnie, przede wszystkim to są uczniowie, którzy mają zespół Aspergera i autyzm. Bardzo fajnie odnajdują się w naszej szkole. Wszyscy koledzy pomagają im. Mamy nauczycieli, którzy są nauczycielami wspomagającymi i oni mają opiekę nad tymi dzieciakami w czasie lekcji, ale na przerwach naprawdę widać, ja uczę w 6. klasie, tam jest jeden chłopiec, Karol, który jest właśnie uczniem niepełnosprawnym i widać, jak klasa się nim zajmuje, jak mu pomaga i po prostu on jakby chyba nie zauważa nawet tej różnicy, tej inności swojej. Do rywalizacji, w której wynik sportowy był sprawą zdecydowanie drugorzędną, zgłosiło się 9 reprezentacji placówek oświatowych z terenu całej gminy. Gospodarze, zespół szkolno-przedszkolny w Borownie, udowodnili, że doskonale znają receptę na sukces takiego przedsięwzięcia. Przede wszystkim dobra zabawa, integracja, trochę współzawodnictwa i dużo uśmiechu. A tego ostatniego, czyli uśmiechu, było w trakcie imprezy naprawdę pod dostatkiem. I nic w tym dziwnego. Bez względu na stopień sprawności dzieci ze szkół w gminie Mykanów czują się bowiem we własnym gronie po prostu dobrze. Jak ty czujesz się w gronie swoich kolegów w swojej szkole? Dobrze. Nie masz jakichś problemów? Nie. Oni są fajni? Tak. A powiedz, czy pomagają ci? Możesz na nich liczyć? Tak. A swoją szkołę lubisz? Tak. I czujesz się w niej dobrze? Tak. Mamy jednego kolegę, który jest niepełnosprawny w klasie, więc no, opiekujemy się nim jakby, no i staramy mu się też trochę pomagać w niektórych rzeczach. Włączamy go do różnych rzeczy w klasach, po prostu traktujemy jakby był taki sam jak my. Integracyjna olimpiada w Borowni odbyła się pod hasłem Blue Day, nawiązującym do odbywających się na całym świecie imprez mających na celu propagowanie wiedzy o autyzmie.